I teraz tak, po dłuższej chwili, to mi sobie jakieś prawie 10 minut, żeby dotrzeć te taczki i proszę zobaczyć, o, ta się błyszczy bardzo ładnie, tak? A jej druga strona jest jaka? No taka matowa, nie? I to takie matowe coś przychodzi po prostu z fabryki. Czasami się zdarza, tak jak mówiłem, że te tarczki po wycięciu na prasie, one nie są płaskie idealne. Są tak jakby lekko, środek lekko jest wybrzuszony względem zewnętrznej części, więc czasami jest tak, że jedna część się dobrze spoleruje, czyli tam gdzie trzeba, a druga na przykład będzie od środka się polerować. I tutaj trzeba zwrócić uwagę na samym wstępie, czy ta tarczka nie jest zbytnio taka wygięta. W każdym bądź razie mam dwie ładnie spolerowane tarczki. Widać, że one są ładnie błyszczące. Teraz zacznę składać wstępny dyferencjał do docierania. Teraz tak, potrzebuję śrubokręt w krętach 3 mm. Do takiego plastikowego kubka należy wcisnąć nakrętkę aluminiową. Tutaj zalecałbym dla właścicieli TC5 wymianę na stalowe, ale przy odrobinie wprawy aluminiowa też jest dobra. Wiadomo, jak się za mocno skręci dyferencjał, aluminium tutaj po prostu puści ten gwint i się śruba wyrwie. Spróbuję to włożyć. Trzeba się to wcisnąć. Do samego końca trzeba wcisnąć, a jest to jeden z dosyć trudnych momentów w składaniu TC5. Dobra. I tutaj z drugiej strony można zobaczyć, czy nakrętka dotarła do końca. Tak, to można jeszcze wziąć, ewentualnie poprawić. Chyba jest. No raczej już na pewno jest. Dobrze. Teraz tak, żeby dotrzeć dyferencjał, ja mam starą śrubę i dwie stare bieżnie łożyska oporowego, ale tu nie będę budował łożyska oporowego, bo to nie ma potrzeby. Bo jak się dostanie tutaj TICAT, czyli pasta polerska, no to wiadomo, że może to ulec uszkodzeniu, ale że to jest już stare, zużyte, więc ona się nadaje. Dobrze, to jest z tej strony. O. Dodatkowo trzeba pamiętać, żeby mieć jakieś dwa stare łożyska, bo one też będą zasmarowane TICATem. Tutaj najpierw używam odrobiny czarnego smaru, a można używać czarnego lub tego do dyferencjałów, a to jest na docieranie, więc to jest wszystko jedno. Ważne jest, żeby tu posmarować, żeby tutaj, jeżeli dostanie się pasta polerska, to żeby napotkała smar błyszczącą, spolerowaną stroną do powierzchni kulek, żeby się nie pomylić, bo po co to polerować, jak złożymy źle. Dobrze. Teraz drugi kielich. O! Tym kielichem wykonywałem docieranie i jak widać taczka była na tyle grubsza, że ta część nie została, no tu są dwie ryski, ale to się nie liczy, że nie została, papier ścienny tego nie przytarł, tak? No. Więc zakładamy taczkę do płaskiej powierzchni i docieramy. Czy to jest dyferencjał z modelu 4WD, czy od offroada jakiegoś, czy od tych modeli E12, czy teraz są bardzo popularne z powrotem formułki jedynki. Po prostu trzeba znaleźć taki kielich, który tutaj nie ma żadnego wystającego miejsca na łożysko czy coś, założyć taczkę, przytrzeć, zobaczyć, jest, idziemy dalej. Dobra, składamy sobie. Ja tutaj posmarować, żeby zabezpieczyć. No. Znowu. Tak. Na odrobinę folii nalewam tej pasty polerskiej. Ona jest taka upłynna, czasami dobrze jest ją tam jeszcze wstrząchnąć w tubie. Zgodnie z instrukcją, żeby to dobrze złożyć. Dobra. Teraz tak.
trzeba czymś nałożyć, trochę pasty na bieżnię, tak jakbyśmy nakładali smal silikonowy. O. Otóż to wkładamy zębatkę odpowiednią stroną. Mogę to tak postawić. Teraz będę potrzebował odpowiednią ilość kulek. Należy pamiętać, że z tymi kulkami, jak się dotrze, to żeby nie zamienić potem tych kulek. Więc tu na razie wysypię. Ups, jedna uciekła. Już jest. Znalazła się. Dobrze. Dodaję w dalszym ciągu, dodaję pastę do tego miejsca, gdzie będą kulki, tak żeby było mokro. Potrzeba trochę cierpliwości. Potem jak będę rozbierał do mycia dyferencjał, to trzeba pamiętać, która taczka gdzie była założona, żeby też się nie pomylić. Kulki są kulkami, one się prędzej czy później dotrą. Akurat w TC5 są kulki bodajże hartowane i to są jakieś tam powierzchnię polerowaną. Dobra, potrzebuję wziąć pęsetę. Wkładam wszystkie kulki. Może tu postawię, będzie lepiej widać. O. No to jest taka sama procedura, jakbym robił dyferencjał do modelu E12, żeby go dotrzeć. O. Dobrze. Zbędne kulki, które są w zestawie, odkładam na bok, bo one przydadzą się przy którejś tam przebudowie dyferencjału. Zdaje się, że one są nazywane carbide bars, czyli powinny być hartowane. Coś mi tu uciekło, sprężyna uciekła. No dobrze, teraz tak, potrzebne jest drugie łożysko. O, tu postawię dalej, żeby był lepszy widok. O, jest łożysko. Tak. Wkładam. Mam teraz tu drugą powierzchnię, więc ją też muszę trochę pastą polerską potraktować. O. Było dobrze. I dalej buduję dyferencjał, tak jak byłby to budowany dyferencjał do zawodów. Trzymam to, przekładam śrubę tak, żeby to można było skręcić. Z drugiej strony trzeba włożyć śrubokręt. O. I teraz tak, jest sprężyna, podkładka i plastyk z nakrętką. Skręcam dyferencjał tak trochę. O, czuć, że już pracuje. Jeżeli bym włożył tak o dwa śrubokręty, to można by zobaczyć, czy jest dobrze skręcony. Czyli no, trochę można jeszcze przykręcić. Chodź tu. Nie ma tego łożyska oporowego. To są te kuleczki do niego, ale żeby się nie zabrudziło, to dobra, jest dużo cieśniejszy. I teraz po prostu trzeba przekręcać i docierać. Czasami to docieranie trwa parę minut, czasami dłużej. Ja to tak mniej więcej kręcę około 2-3 minut w tą samą stronę. Można sobie wspomóc o, w ten sposób, raz pokręcić za puleja, raz tylko przekręcać, trzymać, a drugą ręką przekręcać i w tą samą stronę sobie kręcimy.
A że to zajmuje dłuższą chwilę, to filmik na razie przerywiemy.